Przyznać, że z pewnym niedowierzaniem przy porannej kawie zapoznałem się z materiałami opublikowanymi przez Gazetę Wyborczą. Jest to materiał wyjątkowo, nie boję się tego słowa użyć, nikczemny, bowiem wiązanie pana prezesa Obajtka ze śmiercią, kogo by nie było w tym przypadku funkcjonariusza ABW, nie tylko jest niezgodne z prawdą i narusza dobro osobiste pana Obajtka, ale po prostu jest wyjątkowo, jak to powiedziałem, nikczemne i nie ma żadnego związku z prawdą. Ja przypomnę tylko, że to nie po raz pierwszy jest taka sytuacja, kiedy dobra osobiste pana Obajtka są naruszane. Kilka dni temu mieliśmy przecież sytuację, kiedy był wiązany z rzekomą współpracą z ABW. Teraz jest związany z rzekomymi naciskami. Podkreślam, żadnych nacisków nigdy na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie było. Co więcej, pan Obajtek nigdy nie składał, wbrew temu, co twierdzi Gazeta Wyborcza, wniosku o dostęp do informacji o klauzuli ściśle tajne, więc są to informacje nieprawdziwe. Ja to odczytuję jako pewną część dłuższą spektaklu medialnego przeciwko panu Obajtkowi, a wiadomo, że jeżeli przeciwko panu Obajtkowi, to także przeciwko na koniec końców Orlenowi, interesom Skarbu Państwa. W ciągu najbliższych dni będziemy podejmować w związku z tymi publikacjami działania prawne, o których oczywiście będziemy informować.